Hej, hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami troszkę o pracy w McDonaldzie, bo wiem, że dużo młodych osób właśnie celuje albo w KFC, albo w McDonalda. Ja na szczęście albo nieszczęście pracowałam właśnie przez rok w McDonaldzie, więc myślę, że jestem odpowiednią osobą, żeby tą sprawę poruszyć. A jakbym o czymś zapomniała, to zadawajcie mi pytania w komentarzach, a ja na wszystko odpowiem. Więc tak, może zacznijmy od tego, że ja zaczęłam rozglądać się za pracą 3 miesiące przed ukończeniem 18, bo oczywiście chciałam mieć już swoje oszczędności, na jakieś tam swoje wydatki. Szukałam na Elixie, na jakichś grupkach na Facebooku, ale no nie było nic takiego za bardzo wartego uwagi, też jakby dla osoby jeszcze niepełnoletniej. Ale gdzieś sobie skojarzyłam, że właśnie w McDonaldzie mogły pracować osoby przed 18. Więc właśnie na Elixie znalazłam. Na szczęście jakieś tam ogłoszenie z McDonalda w moim mieście. No i wysłałam swoje CV i dostałam 2 dni później telefon od kierownika restauracji z zaproszeniem po prostu na rozmowę o pracę. Poszłam tam i wszystko poszło całkiem gładko. Plusem u mnie było to, że już miałam wykonane badania snapidowskie, na które nie musiałam czekać tam tydzień czy dwa, więc jakby mogłam już z biegu zacząć pracę. Ale minusem było to, że właśnie byłam przed 18, a jak się dowiedziałam, to osoby niepełnoletnie mogą pracować w McDonaldzie, ale tylko w okresie albo wakacyjnym, albo ferii. A to był chyba maj, więc tak, no jeszcze nie za bardzo były wakacje. Więc po prostu dostałam taką odpowiedź, że albo szukam sobie innej pracy, albo czekam tam do lipca, kiedy już właśnie skończę tą 18, ten 18 rok życia. I zapraszają mnie wtedy na dzień próbny, jakby na okres próbny, bo on trwa 3 miesiące. I w tym momencie jakby stawka jest nieco niższa od tej normalnej, co jest takie, no ale do przeżycia jak dla takiej młodej osoby, która w ogóle nie dostaje pieniędzy. Jakby nie ma gdzie zacząć pracować, chyba że jakieś ulotki, ale to jest zwykle oszustwo i nie dostaje się tych pieniędzy, na które się zarobiło. Więc tak, ja czekałam do 18 urodzin. I pamiętam, zadzwoniłam, mówię, no okej, już jestem pełnoletnia, kiedy mogę przyjść? I okazało się, że jakby to nie jest tak, że oni przyjmują osoby z dnia na dzień, tylko tam wybierają sobie tam w ciągu 2 tygodni czy tygodnia jeden konkretny dzień, na który zapraszają wszystkie chętne osoby, aby przyszły, żeby jakby zrobić to tak, wiecie, ciągiem dla wszystkich, a nie, że każdego dnia dla jednej osoby. Więc pamiętam, że taka byłyśmy we 4. Pierwszy dzień to już jakby był normalny dzień pracy, 8 godzin i pół godziny na przerwa, z czego w McDonaldzie jest tak, że 15 minut jest bezpłatne i 15 jest płatne. Dostałyśmy taki stos jakby papierów do przeczytania, no trochę tego było, tam cały regulamin, jakieś tam bla nieważne, no po prostu trzeba się z tym zaznajomić. Też miałyśmy do dyspozycji komputer, na którym oglądałyśmy jakieś tam różne szkolenia, takie w formie filmików, i też odbyłyśmy szkolenie PHP na kamerkach z tam różnymi osobami z innych McDonaldów w Polsce. Więc no tak wyglądał ten pierwszy dzień. A jeszcze wspomnę, że właśnie na tej przerwie już mogłyśmy skorzystać z tej zniżki pracowniczej, nie z bonifikarty. Zniżka pracownicza ma jeszcze większe zniżki po prostu. Więc my oczywiście takie bardzo ucieszone, że o, tania szama, jeszcze McDonald nam się nie przejadł, więc zamówiłyśmy tonę żarcia. Pamiętam, że wtedy nuggetsy kosztowały 3 zł, a co śmieszniejsze, że sos kosztował do nich 1,50 zł, więc tak naprawdę połowa ceny nuggetsów to jest sam sos. No, nieważne, coś pokręciłam. Albo że frytki kosztowały złotówkę, frytki ze złocisza. Dobra. I kolejny dzień, jakby ten roboczy, kiedy mamy do pracy, bo już tam sobie ustalałyśmy grafik tego pierwszego dnia. Jeszcze wspomnę, że przed pójściem na ten dzień próbny, na ten okres próbny już jakby do restauracji, musimy udać się do lekarza medycyny pracy, gdzie nas tam bada i wystawia jakby karteczkę, że jesteśmy zdolni do pracy i jakby musimy za to badanie zapłacić. Plusem jest to, że jeśli weźmiemy fakturę i zaniesiemy ją do McDonalda, oni nam oddają za to pieniądze, więc fajnie McDonald, bardzo fajnie. Dobra, i kolejny dzień, znaczy ten roboczy, który już sobie ustaliłyśmy w grafiku, że idziemy do pracy, wyglądał tak, że losujemy jakby obszar, w którym będziemy pracować. Znaczy u mnie tak było w McDonaldzie. Albo lobby, albo kuchnia. Ja oczywiście ze swoim partnerem wylosowałam kuchnię, dostałam stawianie, czyli smażenie kurczaków. I tak, to było bardzo ciężkie, bo
Jakby w McDonaldzie jest zakaz siadania. Jedynie kiedy możemy, to podczas przerwy, albo jak jesteśmy na pierwszym oknie, gdzie przyjmujemy zamówienie na drive'ie. A tak to no nie siadamy, po prostu no nie można. Więc dla osoby, która nie jest przyzwyczajona, takie stanie nawet 12 godzin, no może być ciężkie. Ja wtedy chyba miałam 9, więc dało się wytrzymać, ale kolana, wszystkie mięśnie nóg, no krzyczały. Błagały, żeby usiąść, ale no nie można było. I tak, praca w hałasie. Bo ogólnie każda maszyna, czy to frytownica, czy ten grill do mięsa, czy właśnie te kurczaki, wydają różne dźwięki. I dla osoby, która już pracowała tam dłużej, jakby one się od siebie jakby różnią i wie, co do czego jest. A dla mnie wszystko się zlepiało w taką jedną kupę hałasu. I po prostu jakby nie wymyśliła sobie jakiejś tam krótkiej melodii w głowie i by mnie nie nuciła przez ten cały proces pracy tam, to bym chyba oszalała. Naprawdę. Jakby praca w maku jest bardzo ciężka psychicznie. Nawet nie mówię o tym, że trzeba wytrzymać właśnie te stanie i te ciąganie tych różnych koszy ciężkich, ale no właśnie psychicznie jest ciężko wytrzymać. W McDonald'sie wygląda tak, że najpierw jeśli przychodzimy na nowe stanowisko, to mamy szkolenie i kolejnego dnia jest weryfikacja, podczas której jakby instruktor, który nas szkolił, no weryfikuje nas, czy jesteśmy już w pełni zapoznani z tym stanowiskiem, czy możemy stać się na nim sami i czy ogarniamy jakby podczas takich największego zaludnienia w restauracji, czy ogarniamy po prostu to stanowisko sami, czy nie będziemy potrzebować pomocy. I jeśli przejdziemy do weryfikacji pozytywnie, to już możemy liczyć, że kolejnego dnia lub jakoś niebawem dostaniemy kolejne szkolenie. I u mnie to oczywiście po wstawianiu kurczaków to była frytka, która jeszcze bardziej się dała na banie, bo tu już jakby mamy kontakt z ludźmi pracującymi na lobby. I no, nie oszukujmy się, praktycznie do każdego zamówienia idą frytki, więc nie dość, że trzeba ciągać te ciężkie kosze z frytkami co chwila, jakby tak pakować, przekładać, jak się usmażą, to potem na taką jakby tacę, gdzie się soli i nakłada, tak trzeba wszystko przerzucać, a to trochę waży, no nie oszukujmy się. A później do każdego zamówienia było trzeba je pakować, bo jakby no to robi osoba, która stoi na frytce. Więc non stop tą łopatką pakowałam te frytki. Tu ludzie za moich pleców się rzucają na nie, żeby je wziąć, bo nabijamy czasy, ludzie nie mogą czekać. Więc no jest presja. Jeszcze gorzej, jak przyjdzie jakaś osoba, która nie jest do końca miła, no wprowadza taką negatywną energię i zacznie coś do was gadać, gdzie wy właśnie jesteście nowi, jeszcze tak nie za bardzo możecie odpowiedzieć, a ktoś cały czas nad wami stoi i się czepia. No ja miałam tylko jedną osobę u siebie w maku i bardzo ciężko mi się pracowało przez nią. No ale to już nieważne, to już każdy indywidualnie jak się tam z kimś dogaduje, tylko powiem właśnie od razu przy nawiązaniu tego, że ja zwolniłam się z maka nie przez to, że praca była ciężka, tylko przez właśnie nie za bardzo, przez fajną atmosferę. Więc jeśli już pracujecie w maku i macie fajne grono dogadane, to szapoba, zazdroszczę, bo u mnie no było bardzo różnie. Z tego względu, że po prostu w maku jest straszny przemian tych ludzi. I nawet jeśli ja się z kimś zacznę bardzo fajnie dogadywać, to na przykład ta osoba po 3 miesiącach się już będzie zwalniała. No i z kolejną osobą trzeba od nowa te jakby kontakty nawiązywać. Więc no, fajnie, że można cały czas poznawać nowe osoby, ale jak już te osoby odchodzą, macie z nimi fajny vibe, to potem tak trzeba znowu z kolejnymi nawiązywać i nie wiadomo, czy będziecie się dogadywać, czy nie. No dobra, nieważne. Jak już tak właśnie przejdziecie całą kuchnię i całe lobby, to możecie starać się ewentualnie o awans. O awans albo na instruktora, albo na lidera. Instruktor to jest ta właśnie osoba, która robi wam szkolenie, przeprowadza weryfikację. I teraz mój chłopak ogólnie pracuje w McDonaldzie i starał się o awans na tego instruktora. Tylko że aby dostać ten tytuł instruktora, to trzeba zdać test. I do tego testu jest tak dużo różnych pytań, tak ciężkich. On uczył się ponad tydzień tego tak skrupulatnie. No tak bardzo się uczył. A mimo to miał tylko chyba 72% na 100. No po prostu no nie udało się, no, ale mówi się trudno.
Ale dobra, nieważne. Albo możecie być instruktorem, albo liderem. Lider natomiast jest osobą, która głównie przebywa na lobby, czyli tam, gdzie po prostu klienci jedzą i ma za zadanie po prostu jakby pytać się, czy wszystko w porządku, czy pomóc może w zamówieniu na kiosku, tutaj coś kontroluje czystość, no, takie bardziej rzeczy z ludźmi po prostu. I jak już awansujemy na stanowisko lidera lub instruktora, to może możemy się starać, jak kierownik nas zauważy, że jesteśmy no staranni, staramy się, zależy nam, to może nas awansować na menadżera. No ja niestety nie awansowałam na żadne stanowisko. Po pierwsze nie chciałam się tego uczyć, bo uczyć tego wszystkiego na instruktora, bo to było no może z 600 kartek wszystkiego, z takimi no głupotami, no naprawdę, ale no dobra, już nieważne. No ja nie awansowałam, ale jakby ktoś awansował, to jest taka szansa, że później może być menadżerem. I oczywiście z każdym awansem są wyższe stawki. W McDonaldzie normalnie jest umowa o pracę, więc macie prawo do L4, do urlopu wypoczynkowego, do urlopu na żądanie. Więc dla takiej osoby, która miałaby mieć na przykład umowę jakąś śmieciową na tych ulotkach, a tutaj praca w Maku, no to jest na plus, że nie wiem, na przykład zachorujemy, to nie musimy się martwić, że o Boże, muszę iść jak najszybciej do pracy, bo nie zarobię. No tu dostajemy po prostu od państwa. Co jeszcze? Dostajemy obuwie, jak i odzież roboczą. Dostajemy też, jeśli dbamy o tą odzież, jest ona prana i schludna, to do każdej godziny tam dostajemy, nie wiem, 30 groszy, 20 groszy za jakby zwrot za pranie, więc też fajna opcja. A takie moje ulubione stanowiska w McDonaldzie? Ja bardzo dobrze znajdowałam się na pakowaniu Uberów, czyli delivery. Bardzo fajnie też radziłam sobie na kawach, na McCafe. Też byłam w teamie McCafe, miałam taką fajną koszulę, gdzie wypiekałam jakieś różne ciastka, tam właśnie kawy, szejki, no te sprawy. I też bardzo lubiłam stać na oknie pierwszym, gdzie po prostu miałam ten taki kontakt z osobami jakby no z samochodu i zawsze można było sobie jakieś tam pośmieszkować, często jacyś tam nastolatkowie, no mężczyźni przyjeżdżali do okna, żeby zapłacić i było takie hej maleńka, idziemy na imprezę. No oczywiście, żebym nie poszła, ale tak można się fajnie odstresować od tego całego zgiełku, który jest tam na kuchni czy na sali. No i co? To chyba tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub czegoś nie dopowiedziałam, bo jest taka opcja, bo to jest mój pierwszy filmik na tym kanale, więc troszkę się stresuję, ale mam nadzieję, że wyszło całkiem ok. No i co? Jeśli macie jakieś właśnie pytania, to zadawajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem. No i co? Komentujcie, lajkujcie i czekajcie na więcej filmików, bo na pewno takie będą.